Wychowanie fizyczne, specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. To znaczy ideą tego typu działań w naszej uczelni sportowej jest przygotowanie tych ludzi pod kątem praktycznym, sprawnościowym do pracy w różnych formacjach, czy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora, czyli człowieka, który zajmuje się sprawnością fizyczną. Pierwsza w Polsce inicjatywa, która w 2010 roku decyzją właśnie pana dziekana i rektora uczelni warszawskiej została podjęta i od tamtego czasu, czyli już siódmy rok, kształcimy studentów właśnie na tej specjalności. Ja bardzo się cieszę, że możemy się w tych okolicznościach spotkać. Tak się składa, że w przypadku naszej uczelni historia zatoczyła koło, bo w 1929 roku marszałek Piłsudski powołał Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, którego główną ideą było kształcenie kadr właśnie nauczycieli wychowania fizycznego na potrzeby wojska. Znaczna część tych studentów, którzy inwestują w siebie, pracują, uczą się, dostają się do formacji, do Biura Ochrony Rządu, bardzo dużo osób do Policji, do Straży Granicznej, też do Straży Pożarnej oraz różnych formacji, o których często może i nie mówią, a też wiemy, że się dostają, no bo są zdrowi, sprawni, wyedukowani. Uciekamy od, jak ja to mówię, podszywania się pod jakiś tam szeregowy, staż szeregowy i tak dalej, pomijając już różnego rodzaju ustawy, które to regulują. Natomiast jest to róża wiatrów, czyli taki wizerunek czteroramiennej gwiazdy, która wskazuje, no można powiedzieć, pochodzenie tych studentów z całej Polski. Ci kandydaci, którzy do nas przychodzą na studia, podkreślają, że jest to jedyna tego typu uczelnia w Polsce, która funkcjonuje. A ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, bo byłem na konferencji w czerwcu Ministerstwa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie byli prelegenci z różnych uczelni, mówili, jak to wygląda u nich, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży z zakresu obronności. No to powiem nieskromnie, mamy się czymś szczycić, ponieważ no, poziom, program i nasze działania wszechstronne no, są, no, co mnie cieszy, na wysokim poziomie. Łącznie z tym, że po prostu i też kadry, które prowadzą u nas zajęcia, to są profesjonaliści, to są przedstawiciele różnych formacji.